Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Czas zacząć. Dziś o godzinie 13 rozpocznie się ceremonia otwarcia igrzysk, na które czekają wszyscy kibice zimowych sportów. Co ciekawe, na otwarcie zostanie odtworzona piosenka Johna Lennona Imagine. I my chcemy wyobrazić sobie medale polskich skoczków w Pekinie. Zwycięstwa, sukcesy i świetne wyniki. Oby tak było. Ze mną w studiu jest Michał Skiba. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witam. Michał, mój kolega redakcyjny, z Michałem porozmawiam sobie o skokach narciarskich. Program Super Igrzyska, a już jest super na skoczni. Przede wszystkim Kamil Stoch pokazał, że wrócił do tej formy, którą prezentował przed laty, jeszcze w ubiegłym sezonie. Tak świetnie skakał. Kamil Stoch kolejno 2., 15. i 11. w czwartkowych treningach, a w piątkowym treningu wspaniałe zwycięstwo i chyba dobra decyzja o odpuszczeniu kolejnych treningów, by oszczędzać tę kontuzjowaną kostkę na kwalifikacje i zawody w niedzielę na normalnej skoczni w Pekinie. I druga informacja, bardzo ważna z dzisiaj, niestety ta już negatywna, choć pozytywna, bo pozytywny wynik testu Natalii Maliszewskiej, który na 99% eliminuje Natalię z występu na jej koronnym dystansie 500 metrów w short tracku, a to była nasza wielka nadzieja medalowa. Przejdę teraz do rozmowy z Michałem Skibą. Michał, chciałem cię podpytać o skoczków oczywiście, bo jesteś i po pierwsze fanem skoków, po drugie dziennikarzem, który się skokami zajmuje i wie o skokach wszystko. O właśnie Kamila Stocha, no bo troszkę jak byliśmy w Zakopanem ostatnio na Pucharze Świata, zastanawialiśmy się, no, co my tu w ogóle robimy, no bo skoki Polaków były bardzo krótkie, trochę się do tego nie przyzwyczailiśmy, prawda? Kiedy wcześniej bywaliśmy na Pucharze Świata w Zakopanem, te skoki były kapitalne, a teraz wyglądało to trochę gorzej i te nadzieje nasze były troszkę ostudzone. Ja bym tylko sprostował, wszystkiego o skokach nie wiem, tak mogę powiedzieć z całą stanowczością. Skromność. W Zakopanem byliśmy załamani przed wyjazdem i chyba nie byliśmy w dobrych humorach po tym weekendzie. To była próba generalna z tego względu, że po niej trzeba było ogłosić skład na igrzyska. Oczywiście trener Doleżal mógł jeszcze mieć te 7 dni, w których mógł jeszcze dokonać jakieś korekty, ale to musiał mieć duży powód. I teraz widzimy, że jednak idzie to w dobrą stronę, no bo odpoczęliśmy. W Willingen skakaliśmy, ale nie było nas wcześniej, Titize Neustadt i to chyba pomogło polskim skoczkom, no bo głód skakania pojawił się znikąd dla wielu. Stefan Hulak, który był kompletnie poza, tutaj mieliśmy wcześniej program polityczny, tam jest takie słowo establishment. On był poza establishmentem polskich skoków tej pierwszej kadry, ale udowodnił na zgrupowaniu w Planicy, że to jest człowiek, który się nadaje na igrzyska i w ostatniej chwili wykosił rywali, mówiąc bardzo nieelegancko. I jeśli sobie rozmawiamy o tych treningach, o tym wczorajszym i o dzisiejszym, no to jest 4-2 dla Stefana Huli w rywalizacji z Pawłem Wąskiem. Już też mogę potwierdzić, że Dawid Kubacki, Stefan Hula właśnie, Piotr Żyła i Kamil Stoch, to jest ta czwórka, która wystąpi w kwalifikacjach sobotnich na skoczni normalnej, w Zhangjiakou, to chyba trzeba tak powiedzieć. Bardzo dobrze powiedziałeś. Jeszcze będziemy to ćwiczyć. Jakbyś był Chińczykiem. Michał, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, chciałem przypomnieć naszym widzom, że to jest program interaktywny. Możecie zadawać pytania. Ja tutaj na tablecie będę sobie te wasze pytania przeglądał. Najciekawsze pytania zadam Michałowi, ale zadam też naszej dzisiejszej rozmówczyni, bo mamy się połączyć z Kają Ziomek, łyżwiarka szybka, specjalizująca się w 500 metrach. Z nią sobie porozmawiamy specjalnie z Pekinu dla nas Kaja Ziomek. Będzie też rozmowa z Aidą Bellą, byłą zawodniczką short tracku. No i stałe pozycje naszego programu, czyli ciekawostki o Igrzyskach Olimpijskich. No i kącik pana Dariusza Hrabowskiego. Nie trzeba pana Dariusza nikomu przedstawiać. Nestor naszego działu sportowego, który opowie wam o Igrzyskach według pana Darka. A teraz Igrzyska według Michała Skiby.
Michał, Kamil Stoch, do niego chciałem przejść, bo wspomniałem na początku programu o świetnych skokach Stocha i w czwartek, i w piątek. W piątek było w ogóle, dzisiaj było w ogóle świetnie, bo wygrana z wynikiem bodajże 101 metrów, wygrany trening, odpuszczone dwa kolejne, chyba słusznie, tak jak mówiłem, treningi. Jest powrót Kamila Stocha? Jest powrót Kamila Stocha, tak mi się wydaje, bo my chcemy tego powrotu. Jak się prześledzi inne media, inne wypowiedzi, jest tonowanie nastrojów. Może bądźmy tymi jedynymi, którzy te nastroje jednak pompują, mówiąc kolokwialnie. I zgodzę się z tobą, że dobrze, że te następne treningi były odpuszczone. Powodów jest więcej niż ta kostka, bo tam jest jednak mimo wszystko loteryjnie. Dzisiaj przynajmniej tak było, czyli raz były spore podmuchy wiatru pod narty na dole, raz na górze, raz na buli było bardzo niebezpiecznie. I ten wiatr pod narty niekoniecznie jest bezpośrednio, niekoniecznie leci bezpośrednio w twarz w narty, tylko też często jest ten wiatr boczny, na czym nawet dzisiaj ucierpiałem Dawid Kubacki w swoim jednym skoku treningowym. My liczymy oczywiście na Kamila Stocha i na pozostałych. Patrzymy na Stocha jako na tego frontmana, który już na tych igrzyskach jest piąty raz. I to jest dobra decyzja, że on skoczył raz. Czasem wystarczy, jak to mówił Kamil Stoch, czasem wystarczy jeden skok, by się wczuć w skocznię, a czasem 50 nie wystarczy. Dzisiaj wystarczył jeden skok, wczoraj trzy, wszystkie powyżej 100 metrów. I no, ten żart już od jakiegoś czasu funkcjonuje. To jest Kamil Sto. Więc niech tak zostanie też w następnych dniach. Mam do ciebie jeszcze dobre kilka pytań i chciałbym cię mocno przemaglować, ale jednak pierwszeństwo mają nasi widzowie, bo już pojawiły się pierwsze pytania na naszym czacie. Zaglądamy. Zaglądamy. Pytanie od Marcina Pszczółkowskiego. Czy coś wiadomo o nowych sławnych butach już Polaków? Nowe sławne buty nie wystąpią, nie będą odgrywały. Nie zostały dopuszczone do igrzysk. Kluczowej roli, nie zostały do igrzysk dopuszczone, nie ślubowały. I niestety, chyba trzeba powiedzieć niestety, bo to miały być buty, które mogły trochę namieszać. I nie było takiej kłótni o nowinki techniczne przed igrzyskami i w ich trakcie chyba do 12 lat, gdy ja pan przypominam sobie najlepiej Simona Amana w Vancouver, który miał takie pięty plastikowe, to one dawały mu lepsze ułożenie nart w locie i dzięki temu no, zgarnął dwa złote medale znów niestety kosztem Adama Małysza. Teraz mamy 2022 rok i teraz Polacy chcieli zaskoczyć czymś nowym. Wściekł się Stefan Hortgacher i no, to jego wina, że te buty nie zostały dopuszczone, bo problemem okazał się też słaby charakter Miki Jukary, czyli nowego kontrolera kombinezonów, sprzętu w Pucharze Świata. I on się dał przekonać Stefanowi Horngacherowi, że coś z tymi butami jest czyli nie co, tak. Czy co, Horngacher wygląda na to potężną postacią w skokach, skoro potrafi przekonać ważnych ludzi w Pucharze Świata. Zdecydowanie tak. I on nawet zwrócił uwagę na rękawiczki polskich skoczków. I gdyby nie naprawdę intensywne działania PZN, to te rękawiczki nawet by nie zostały dopuszczone. Dopiero sam Sandro Pertile. A to nie jest takie czepianie się dla samego czepiania się? No skoczkowie twierdzą, że jeśli się nie jest w formie, to sprzęt co bardzo nie pomoże, no tak. Ale jednak, zwłaszcza na skoczni normalnej, gdzie no nie jest się w stanie tak bardzo odlecieć rywalom, bo po prostu nie ma metrów, nie ma tych metrów, no to może odgrywać jakąś rolę, taką większą ale na skoczni. Ale ja pamiętam, przerwę ci, Michał, że rywal Polaków, Halvor Egner Granerud, kiedyś oddał swój skok zupełnie nago i prawdopodobnie w dzisiejszej formie, w takiej jakiej jest dzisiaj, też by poleciał pewnie ze 120 metrów. Tak, to jest, to już rozbroiłeś mnie tym pytaniem, aczkolwiek trzeba powiedzieć o formie sportowej Graneruda, no bo czy ja będę wracał do jego skoku nago, tak nie za bardzo, bo on sam mówi, że już nigdy tego nie zrobi. Rozmawialiśmy z nim przed startem sezonu. On umieścił ten skok na drugim miejscu w klasyfikacji najgłupszych wydarzeń, które robił podczas skakania. Mówi, że bardziej śmieszniej się czuł, gdy skakał w stroju gladiatora i go rozbierał w trakcie najazdu. Niestety nie ma nagrania z tego skoku, trzeba mu wierzyć. No i trzeba wierzyć, że Halvor Egner Granerud to jest faworyt albo kandydat do podium na pewno. Bo o ile Karl Geiger na razie nie może się wczuć w skocznię, a Ryo Kobayashi no oddał w sumie jeden czy dwa takie skoki, które mogą go wybić gdzieś do roli tego faworyta do złota, to Halvor Egner Granerud i Kamil Stoch to jest ta dwójka, która skacze najrówniej. Mhm. Oby to oni się bili o medale. Kolejne pytania z naszego czatu.
dopytują się nasi widzowie, Michał, o chyba o rozkład walki na skoczni. Kiedy kwalifikacje, kiedy konkurs? Może tu wyjaśnimy, kiedy to się wszystko zaczyna tak naprawdę, ta rywalizacja. Jutro rano kwalifikacje, 7:20, więc w sobotę nie pośpimy. Ale za to w niedzielę możemy wstać trochę później, bo konkurs jest o 12 i wszystkie rywalizacje medalowe polskich skoczków, mówimy tutaj o grupie męskiej, są o 12, więc taka pora... 12, czyli tak jak słynny konkurs Garmisch-Partenkirchen, kiedy w Nowy Rok wszyscy sobie po sylwestrowej zabawie wstają, włączają telewizor w ciągu dnia i... No tak, tam jest 12, 14, tam organizatorzy tak mieszali trochę tymi porami, ale tak. Michał, chciałem się zapytać jeszcze o zupełnie inną sytuację polskich skoczków w tej chwili. No bo do tej pory często bywało tak, w ostatnich latach, że Polacy przystępowali do tych ważnych imprez jako faworyci. To nie ma co ukrywać. I w konkursach drużynowych, i w konkursach indywidualnych. Teraz nie przystępują jako faworyci z powodu tej słabej formy przez cały sezon. Powiedz, twoim zdaniem, czy to jest lepiej dla naszych skoczków, że nikt nie nakłada im tego plecaka pełnego oczekiwań? Czy jednak trochę gorzej? Czy jednak oni są przyzwyczajeni do tego, że jako faworyci skaczą dobrze? Mi się wydaje, że oni są przyzwyczajeni. I nawet trener Michał Doleżal mówił mi ostatnio, że oni woleliby pojechać do Pekinu w roli faworytów, w roli tych kandydatów do medali, niż w takiej roli, w jakiej faktycznie do Chin polecieli. Więc jednak fajnie by było, oni chyba jednak się już nauczyli żyć z tą taką pozytywną presją, mi się wydaje. I być może coś się zmieni po tych skokach treningowych, mamy kwalifikacje, to też są takie skoki, które będą nam kazały trochę zmienić narrację, w zależności od tego, czy one będą dobre, czy złe. Jeśli znowu Polacy błysną tak jak Willingen, czym rośnie, czyli Horngachera, to znowu nasze nadzieje urosną. Mhm. Powiedz mi, kolejne pytania z naszego czatu. Mateusz Sobiecki, pozdrowienia panowie, dziękujemy bardzo. Mateusz, czy będą jakieś medale, czy nie? Konkretne, krótkie pytanie. A mogę 8 sekund jeszcze takiej odpowiedzi, tak, ale Robert Lewandowski. Jak Robert Lewandowski, no to poprosimy o 8 sekund, a potem... Raz, dwa, trzy, cztery... Coraz bardziej składa nam się na brązowy medal w drużynówce, mhm, ale to są skoki na skoczni normalnej, a my trzeba będzie ten medal wywalczyć na dłużej. Tam może zabraknąć. No zobaczymy, czy jeśli się Norwegowie nie wyleczą z koronawirusa, no to możemy powalczyć o medal w drużynówce. I liczę na Kamila Stocha na skoczni normalnie już w niedzielę, czyli także będziemy może dwa medale, może jeden, a wczoraj mówiłem zero, więc jutro mnie zapytasz, może odpowiedź będzie inna. To się wszystko zmienia. Kolejne pytanie od Marcina. Czy nasi skoczkowie dadzą radę skakać o tej porze? Czy nie mają problemu Pawła Fajtka? Paweł Fajdek, pamiętamy, jak wykasował się z kwalifikacji olimpijskich. Troszeczkę inne gabaryty, to jest troszeczkę inny sport. W ogóle ciekawe porównanie tutaj zastosowane zostało. Wydaje mi się, że dadzą sobie radę. Zastanawia mnie tylko fakt, że podchodzimy do tych igrzysk, ale tak jak wszyscy, z marszu. Nie ma klimatyzacji. Często mówiło się, że jakiś na przykład pięściarz leciał z Polski do Stanów Zjednoczonych, przegrywał i mówiło się, że za późno przyjechał lub za wcześnie przyjechał. To pewnie zostało przez mądrych ludzi wliczone, żeby przylecieć w środę, w czwartek, we wtorek na przykład, złożyć ślubowanie, przespać się jedną noc albo nastawić się, żeby tego jetlagu nie było i od razu na skoki. Więc wydaje mi się, że zwłaszcza, że już w Pjongczangu skoczkowie pokazali, że lecą do Azji i z marszu potrafią walczyć o medale, więc tutaj jestem pełen nadziei, że też będzie tak samo. No dobrze, nie mogę nie wrócić do Kamila Stocha, bo to jest temat rozpalony, temat mocno gorący. Wszyscy już czekamy na medal Kamila Stocha, oby on był. Czy ta przerwa, powiedz, z powodu kontuzji, skręcona kostka, czy to pomogło Kamilowi w pewnym sensie jakby złapać świeżości? A może powiedzmy to słowo na S razem? Co mówi super, tak jest, super ekspresowi Apollonius Steiner? Super kompensacja. Mi się wydaje, że to jest jeden z czynników, który może nam pomóc. Także to, że Kamil Stoch odpoczął i psychicznie, i fizycznie, no widać po nim. No po każdym dobrym skoku jest uśmiech, po super skoku w Willingen, tym prologowym, bo to nie były kwalifikacje, też był uśmiech. No, to jest znakomite, że Kamil Stoch jest na piątych igrzyskach i on się nimi cieszy, jakby był w Turynie w 2006 roku. I może nie porównywałbym tego, bo to było trochę bardzo na siłę, w przypadku Kamila Stocha do przypadku Simona Mana, który się w Willingen
wywrócił i też był, on był w szpitalu, no to były tygodnie rehabilitacji, przynajmniej 3-4, z Kamilem było trochę inaczej, ale przerwa, super kompensacja i no i fakt, że chyba to skocznia z miejsca zaczęła leżeć, mówiąc kolokwialnie i biorąc to w cudzysłów Kamilowi, to są wszystkie powody, które dają nam nadzieję, że będzie fajnie. Że będzie fajnie, a tymczasem Dawid Gámez, czy Kamil jest w tak dobrej formie, że może walczyć o złoto nawet? Czy Kamil może powalczyć o złoto? No, ja bym ale był... rozbuchane są już ale, te nasze oczekiwania. Ale kim bym był, gdybym powiedział, że nie? Więc muszę powiedzieć, że tak. No, zwłaszcza, że fajnie powiedział też Walter Hofer, też w rozmowie z nami. Zresztą Walter Hofer był tu w Polsce, zrobił takie spore tournée. Kilka wypowiedzi jego zawsze warto przytoczyć. Ten sport, mimo że byłem w nim 28 lat zawodowo, jest tak nieprzewidywalny, że to nie jest kurtuazja, że ja nie wiem, co powiedzieć, tylko czasem po prostu się naprawdę nie wie. I nie skreślimy Kamila Stocha z walki o złoty medal, zwłaszcza po tych czterech fajnych skokach. I po tym, co widzimy wśród Niemców, nie ma Norwegów, Słoweńcy bez Angela Niszka na razie, on kompletnie dołuje. No mamy Lovro Kosa, który zaskoczył w ostatniej serii próbnej. To jest taki mój, jeden z moich ulubieńców, to chyba można sobie na taką rzecz pozwolić. Może on zagrozi. Daniel Sardiejew, jakie on skoki oddaje, to jest niesamowite. No, nastolatek, olimpijczyk z Rosji, bo nie ma reprezentacji Rosji na igrzyskach. Więc, a to jest piękno tego sportu. Zwłaszcza na skoczni mniejszej, na skoczni normalnej, łatwiej o sensację. No. Ja sobie mogę wrócić pamięcią do Pjongczangu. Czy Wellinger był takim kandydatem do złota? Niekoniecznie. No to było złote dziecko przez chwilę niemieckich skoków, ale to jego złoto było zaskoczeniem. Złoto Bystela w Turynie, no absolutna sensacja. No to no, złoto Andrasa Kittela, zaraz już nie wiem, czy nie pomyliłem Kittela z Bardalem, ale w 2009 roku w Libercu też mieliśmy mistrza świata, na którego nikt nie stawiał. Więc no, na tych mniejszych obiektach to naprawdę czasem najlepszym skoczkiem jest bieg okoliczności. Mhm. Michał, czekamy razem na kolejne pytania na naszym czacie. Skuter wysłał nam kilka pytań, ale usunął wszystkie. Ale to chyba fan reprezentacji Niemiec jak Skuter. Tak, ale wszystkie usunął. Proszę się nie wstydzić, proszę zadawać jak najwięcej pytań. Michał swoim eksperckim głosem na pewno odpowie. I druga rzecz, pod naszym czatem na żywo można głosować w naszej minisądzie. Czy Kamil Stoch zdobędzie złoty medal na igrzyskach? Tak albo nie? Dwie odpowiedzi możliwe. Ja sugeruję tak, bo ja sam uważam, że ten medal będzie. Powiedz mi jeszcze, czy ta kostka Kamila Stocha wytrzyma? Chyba wytrzyma. No to jest chyba wystarczająco dużo czasu, żeby sobie ten ból i tą kontuzję wyleczyć. Wydaje mi się, że ta kostka wytrzyma, chociaż no już Kamil miał wcześniej różnego rodzaju perypetie z kostkami, no ale to jest taka przypadłość skoczków. Wydaje mi się, że nie tyle kostka będzie głównym tutaj problemem albo jakąś taką sprawą, na którą się będzie tutaj zwracało uwagę, a na warunki, a na jednak mentalne podejście, bo tutaj Kamil Stoch może zniszczyć niektórych ludzi doświadczeniem, tym, że jest obyty z igrzyskami, tym, że naprawdę on już tylko może, a nie musi. Ta kostka wytrzyma. Ja czekam tylko na po prostu na następne takie dobre jego skoki, które go nakręcą. Bo sport, jakim jest skoki narciarskie, to jest taki sport, który nakręca. Mhm. Jeden dobry skok, drugi, trzeci. To czasem idzie lawinowo, żeby się zbudować na te igrzyska w taki dobry sposób. Nie? Michał, dokończymy tę rozmowę już... Kaja Ziomek na linii. Kaja Ziomek, tak, Kaja Ziomek na linii, więc połączymy się z Pekinem, prosto z Pekinu, live, połączenie z Kają Ziomek, ale to jest pierwsza część rozmowy, ja jeszcze cię dopytam, mam kilka pytań do ciebie, ale pewnie mają też widzowie na naszym czacie. Czy jest Kaja Ziomek już z nami? Do dwójeczki. Tu będziemy rozmawiać z Kają Ziomek. Dzień dobry, Kaju, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słychać mnie? Dzień dobry, tak, słychać, słychać. Wszystko jest idealnie. Kaju, powiedz mi przede wszystkim, czy w tym całym pekińskim zamieszaniu, czy w tym całym pekińskich igrzyskach czuć w ogóle tę atmosferę igrzysk, bo siedzicie pozamykani, jak to wygląda? No, pierwsze dni to w ogóle był jakiś koszmar po tym, co się działo. Te testy pozytywne po kolei, jak wychodziło, to atmosfery w ogóle nie było. Nie było takiej ekscytacji z tego, że tu jesteśmy, że mieszkamy w wiosce, że to wszystko się dzieje tak naprawdę już teraz, bo igrzyska wiążą się z takimi ogromnymi emocjami. No i niestety tego zabrakło na początku. Dzisiaj jest otwarcie igrzysk, niestety ja nie mogę pójść, więc mam nadzieję, że moi koledzy, którzy tam pójdą, już poczują ten klimat, a na nas się przełoży przez na następne dni. Powiedz mi, jak te obostrzenia covidowe wyglądają z bliska, bo wiele słyszy się na przykład o testowaniu nart czy klamek. No, wszystko jest bardzo restrykcyjnie tutaj przeprowadzane, bo za każdym razem, z każdym wejściem na stołówkę na przykład mamy mierzoną temperaturę z kamery. Od razu stoją państwo z płynami do dezynfekcji, musimy założyć rękawiczki. Ogólnie cała obsługa obiektu i wszyscy wolontariusze, którzy tutaj się przemieszczają, panie sprzątające i każdy inny jest ubrany w kombinezonach, maseczkach, przyłbicach, jakby wszędzie musimy mieć maseczki, chodząc na zewnątrz również. Jak wchodzą panie, to psikają, jak sprzątają pokój, to od razu wszystkie pokoje dezynfekują. Na torze tak samo wszystko jest po kolei bardzo dezynfekowane. Na zewnątrz nawet widziałam ludzi, którzy chodzą z plecakami, z płynem do dezynfekcji i dezynfekują nawet chodniki dookoła. To już jest jakiś absurd, ale dzięki temu mam wrażenie, że jest trochę bezpieczniej, że jeżeli już pozbyliśmy się tych wszystkich pozytywnych przypadków, które przywieźliśmy z Polski, to tutaj już nam nic nie będzie zagrażało. Powiedz mi, czy pomiędzy wami, pomiędzy zawodnikami, jak wy rozmawiacie, to panuje strach przed tym, że każdy w każdej chwili może ten pozytywny wynik otrzymać? Teraz już właśnie mam wrażenie, że mniej, bo z tego co wiemy, no to wirus się inkubuje w organizmie około właśnie do 7 dni. No to zaraz ten czas tych 7 dni, odkąd tu przyjechaliśmy, się skończy, a więc tutaj nie mamy szans raczej na zakażenie się od kogoś. Ale te pierwsze dni to były faktycznie takie przerażające. Wszyscy się od siebie nawzajem trzymaliśmy z daleka, unikaliśmy w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z przerażeniem w ogóle patrząc na siebie, bo to, że się posypało tyle przypadków z naszej polskiej załogi, no to myślę, że porządnie przeraziło każdego. Na pewno ja byłam przerażona. Za każdym razem, jak wracałam do pokoju, to od razu dezynfekowałam ręce, żeby niczego nie dotknąć, jak tutaj wrócę. No, wychodząc z pokoju do toalety, gdzie mieszkamy jakby w swoim tylko towarzystwie, to musiałam od razu zakładać maseczkę i no i na początku była ogromna panika, teraz już się trochę uspokoiła. A powiedz, czy zespół, czy reprezentacja w jakiś sposób stara się pocieszać tych, którzy są na izolacji, pocieszać między innymi Natalię Maliszewską, która właśnie się okazało, że na 99% to wypada z tego swojego koronnego dystansu? Ja do końca też nie wiem, jak to wygląda, jak działa misja, bo wszyscy wiemy, że oni są w ogromnie ciężkiej sytuacji, nam też jest ich żal, ale mam wrażenie, że właśnie cała załoga próbuje zrobić tak, żebyśmy my czuli się chociaż w tej całej sytuacji na tyle komfortowo, żebyśmy mogli skupić się też na swoich startach. Na pewno wszyscy z całym sercem jesteśmy z tymi zawodnikami, którzy są w izolacji i bardzo jest nam ich żal i, no i staramy się ich jakoś wspierać, ale no do końca nie wiem, jak to wszystko wygląda. A powiedz mi, jak może czuć się sportowiec, który przez wiele lat przygotowuje się do najważniejszej imprezy w swoim życiu i nagle na w zasadzie dzień przed tym swoim występem dowiaduje się, że nie może wystartować. Jak może czuć się? Jezu, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To jest dla mnie tak przerażające, jak właśnie przeczytałam artykuł o Natalii, to zrobiło mi się tak przykro i ciężko mi jest sobie wyobrazić, co ona musi czuć, tym bardziej, że była jakby porządną faworytką do medalu i nie wiem, jak o tym myślę, to mnie to przeraża, chce mi się płakać i ściska mnie w żołądku i naprawdę jest strasznie przykre. A powiedz, ty rozmawiasz z tymi, którzy są na izolacji, bo twoja koleżanka również jest izolowana. Tak, jestem w kontakcie akurat z Magdaleną Czyszczan praktycznie cały czas. Myślę, że ona też nie chce, jakby ci ludzie, którzy są tam zamknięci, nie chcą też nas obciążać trochę tym, co się u nich dzieje. Ale z tego, co wiem, no to oni są przerażeni, nie mogą się doczekać, kiedy wyjdą. Już słyszę głosy, że chcą wracać do domu, gdzie zupełnie się nie dziwię, bo przyjechać na igrzyska i zostać odizolowanym od treningu, od wszystkich ludzi, być zamkniętym
tak daleko od domu, dostawać wyznaczone posiłki, gdzie one niekoniecznie są dobre, trenować w pokoju, jakby nawet nie mają dużo większej przestrzeni do treningu, muszą trenować, jeść, spać, wszystko w tym samym miejscu, więc no... Nie jest to fajne. Powiedz mi, tak już przechodząc do ciebie i do igrzysk, macie sporo wolnego czasu przed swoimi startami. Powiedz, jak ten czas zabijacie, jak można spędzać ten wolny czas? Będąc w zamknięciu. Sporo czasu. Mhm. Czyli sporo czasu, no tak nie jest, bo tak naprawdę mamy codziennie po 2 treningi. Droga na tor trwa około pół godziny, to całość jakby... Cały czas jednego treningu z wjazdem na lodowisko to jest około 4 godziny, więc się już trochę schodzi. Popołudniowy trening zazwyczaj jest trochę krótszy. No ale tutaj, żeby dojść na stołówkę, zjeść, no to ostatecznie wychodzi na to, że czasu wcale nie ma tak dużo. Możemy się spokojnie przemieszczać po wiosce. Są tutaj też sklepy z pamiątkami, gdzieś tam można się przejść, coś zobaczyć. Więc nie ma nudy. No do tego ja jestem przygotowana, wzięłam sobie kilka książek i jeszcze mi się nie zdarzyło tutaj w ogóle nudzić na miejscu. Mówiłaś o treningach, czyli zapoznałaś się już z tym pekińskim lodem. Zapytam teraz jak laik, bo ludzie, kibice też nie wiedzą, jak wygląda łyżwiarstwo szybkie. Krótko mówiąc, czy lód lodowi jest nierówny? No zdecydowanie tak, jakby lód w każdym miejscu na świecie jest zupełnie inny. Są tory, gdzie lód jest naprawdę szybki, są takie, gdzie lód jest przeciętny. Tutaj wiem, że z przygotowaniem tego lodu zajmują się panowie z Kanady, gdzie w Kanadzie jest tor najszybszy na świecie, jeden z dwóch zresztą. Więc myślę, że przygotują go dobrze. Tutaj tor jest na wysokości zero. Zazwyczaj tory, które są osadzone wyżej, są znacznie szybsze. Więc ten lód tutaj... Prawdopodobnie nie będzie najszybszy, ani jednym z szybszych na świecie, ale myślę, że będzie dobrze przygotowany. A powiedz mi, jak to jest, znowu zapytam jak laik, jak to jest z ostrością łyżew? Łyżwa jest tak ostra, że można, nie wiem, cytrynę pokroić nią? Myślę, żeby się spokojnie udało, ale muszę tutaj wytłumaczyć, bo to tego pewnie też nie wszyscy wiedzą, że łyżwa nie jest zrobiona jak nóż, bo wtedy by się wbiła w lód. Powierzchnia, na której jeździmy, ma milimetr szerokości i ma dwie krawędzie. No i my się tak naprawdę odpychamy od jednej z tych krawędzi, a przemieszczamy się na szerokości milimetra. I jeżeli się dotknie krawędzi jednej lub wewnętrznej lub zewnętrznej, to one są faktycznie ostre i to, że sobie palce przecinaliśmy nieraz wycierając łyżwy, to już jest standard. Powiedz mi, bo twój koronny dystans to jest 500 metrów. Krótko, no mało czasu na popełnienie na poprawienie jakichkolwiek błędów, które się na początku tych dystansów popełni. No to prawda. 500 metrów jest takim dystansem, który błędów nie wybacza. Jeżeli zostaną popełnione, to tak naprawdę cały dystans może przepaść. No i teraz kwestią tego jest, żeby przejechać jak najlepszy bieg, popełnić jak najmniej błędów, a najlepiej wyeliminować je wszystkie. Jeżeli się tak wydarzy, to będzie na pewno niesamowity czas, ponieważ jakby tutaj dobry wynik można osiągnąć na łyżwach, właśnie wyeliminując te błędy na sprinterskich dystansach, gdzie to jest naprawdę ciężkie, bo to wszystko odbywa się w takim wielkim tempie, więc zawsze łyżwa może gdzieś uciec, gdzieś coś źle postawić i najlepszy będzie ten, który tych błędów nie zrobi. Kaju, pokuszę się tutaj o porównanie, trochę karkołomne porównanie łyżwiarstwa szybkiego do żużla, bo znaczy jedyne, które łączy te dwa sporty, to jest to, że jeździcie w koło, ale w żużlu jest tak, że najważniejszy jest start. To jest bardzo ważny element. Jak to wygląda w łyżwiarstwie szybkim? Też ten start odgrywa takie duże znaczenie? No tutaj trzeba tak naprawdę, to jest 500 metrów i trzeba przejechać całe 500 metrów i jeżeli mając dobry start, nie wygra się dystansu. Ja akurat jestem zawodniczką charakteryzującą się tym, że mam bardzo dobry start, czyli bardzo dobry czas otwarcia, to pierwsze 100 metrów, a trochę gorszy czas całego okrążenia, czyli 400 metrów. I w mojej sytuacji, jeżeli ja nie pojadę dobrze, nie wystartuję, nie przejadę tej pierwszej setki, jakby na swoim wysokim poziomie, no to już mam cały dystans mi przepadł. Są zawodnicy, którzy mogą wystartować wolniej, ale mają bardzo, bardzo dobry czas okrążenia i tym mogą wygrać. Jakby można na dwa sposoby być bardzo dobrym na 500 metrów i u mnie
słaby start by zaprzepaścił wszystko, ale są zawodnicy, którzy słaby start mogą nadrobić szybkim okrążeniem. Powiedz mi, bo twoja konkurencja nie jest aż tak kontaktowa jak short track na przykład, ale jednak też jest to rywalizacja. Czy wy, zawodniczki, się lubicie na co dzień, czy to jest taka też rywalizacja na noże? Nie, absolutnie. Zawodniczki, mam kontakt głównie właśnie z zawodniczkami, sprinterkami i wszystkie są w ogóle super uprzejme i fantastyczne dziewczyny się ścigają. Zawsze przed startem sobie życzymy powodzenia, gdzieś tam nawzajem sobie mówimy komplementujemy siebie, jakby swoją jazdę też. I to wszystko jest raczej takie szczere i fajne i pozytywne i to są naprawdę wszystko fajne dziewczyny, a stajemy na starcie i robimy swoje i każda dobrze wie, że to jest sport. I tam się będziemy ścigać, a poza rodowiskiem możemy się normalnie kumplować. Już tak na koniec chciałem cię zapytać, bo to są szalone igrzyska. A jakie są twoje marzenia? Ten medal się śni trochę w takich najsłodszych, największych snach? Oczywiście, że tak. No, jakby nie byłabym sportowcem, gdybym nie śniła i nie marzyła o medalu olimpijskim. Ale tutaj nie chcę jakby sobie na głowę nakładać tego, że muszę zdobyć medal, że muszę osiągnąć to, bo to mi nic nie da. Ja się muszę skupić na tym, jak przejechać dobrze bieg, jakie elementy techniczne wykonać poprawnie. No i właśnie marzę o tym, żeby przejechać bieg bez żadnego błędu, bo wtedy wiem, że będzie bardzo dobrze. Kaju, bardzo dziękuję za rozmowę szybkiego lodu i medalu. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tyle od naszej reprezentantki, tyle od naszej zawodniczki Kai Ziomek. Teraz pozostańmy przy paniach. Przy paniach, bo specjalny materiał specjalnie dla was przygotował Mateusz Sobiecki, który troszkę wam przybliżył olimpijki, które startują na igrzyskach olimpijskich, ale nie tylko tych, ale tych też, co były. Posłuchajcie tego materiału Mateusza Sobieckiego. Jest naprawdę ciekawie, jest równie ciekawie jak wczoraj, bo wczoraj Mateusz Sobiecki o historii z Igrzysk Olimpijskich troszkę wam poopowiadał. Dobra, teraz. Zimowe Igrzyska Olimpijskie to szansa dla tysięcy sportowców, by złotymi zgłoskami zapisać się na kartach historii. Do tej pory robiły to już setki zawodników. Swoje historie na pewno napiszą także kolejni zawodnicy. Wśród nich będzie kilka sportsmenek, które zachwycać będą nie tylko swoją dyspozycją sportową. Pozwólcie, że przedstawię wam kilka z nich. Michaela Schifrin to dwukrotna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim w konkurencjach slalom i slalom gigant. Jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek swojej dyscypliny. Sześciokrotna mistrzyni świata, trzykrotna triumfatorka Pucharu Świata, sześciokrotna zdobywczyni małej kryształowej kuli w slalomie, oraz jednokrotna zdobywczyni małej kryształowej kuli w gigancie i supergigancie. Dorotea Wirer to kolejna wybitna sportsmenka i ikona biatlonu. Na swoim koncie nie ma jeszcze żadnego mistrzostwa olimpijskiego, ale dwukrotnie na zimowych igrzyskach olimpijskich zdobywała brązowe medale w sztafecie. Ostatnia próba przedolimpijska w Anholt zakończyła się jej zwycięstwem, a teraz na igrzyskach olimpijskich w Pekinie może powiększyć i tak swój okazały już dorobek sportowy. Jest trzykrotną mistrzynią świata i dwukrotną triumfatorką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jutta Leerdam to holenderska łyżwiarka szybka. Do tej pory trzykrotnie zdobywała tytuł mistrzyni świata w sprincie drużynowym i w biegu na 1000 metrów. Jest tutaj też drobny polski akcent. Prywatnie jest ukochaną Kena Verweya, który przegrał w dramatycznych okolicznościach złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi ze Zbigniewem Brudką. Jej ukochanego na igrzyskach nie będzie, ale może tym razem to ona przywiezie medal. Anna Zajdel jest sześciokrotną medalistką Mistrzostw Europy w short tracku, a jej koronnym dystansem są biegi na 1000 i 1500 metrów. 23-latka pojawiła się już na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Jessica Diggins to amerykańska biegaczka narciarska. Na Igrzyskach Olimpijskich razem z drużyną będzie broniła złotego medalu w sprincie drużynowym. Jest także mistrzynią świata z Val di Fiemme, triumfatorką Pucharu Świata w sezonie 2020-2021, a także triumfatorką Tour de Ski w tym samym sezonie. Nie zapominamy także o Polkach. Warto wyróżnić trzy z nich. To Kaja Ziomek, czyli polska łyżwiarka szybka, Natalia Maliszewska, zawodniczka short tracku i biegaczka narciarska Izabela Marcisz. Kaja Ziomek to polska łyżwiarka szybka,
Zdaniem niektórych najpiękniejszy uśmiech w całej stawce. Natalii Maliszewskiej nikomu przedstawiać nie trzeba. To polska nadzieja na medal i specjalistka w biegu na 500 metrów w short tracku. Izabela Marcisz to polska biegaczka narciarska, niespełna 22-letnia zawodniczka. Do tej pory największe sukcesy odnosiła na zawodach młodzieżowych. Mamy nadzieję, że tym razem i podczas zawodów seniorów udaje się osiągnąć wielki sukces. Trzymamy za Was kciuki, drogie panie. Tyle dzisiaj od Mateusza, ale to nie ostatni występ oczywiście Mateusza w naszym programie. Mateusza i Damiana Okły, którzy na przemian będą Wam przybliżać historię, ale też teraźniejszość Igrzysk Olimpijskich. Jeżeli macie coś, co chcielibyście wiedzieć, co chcielibyście zobaczyć w naszym programie, piszcie w komentarzach. Postaramy się, żeby w następnych odcinkach te Wasze prośby spełnić. Kolejna prośba od Was zostanie spełniona za chwilę, czyli dalszy ciąg rozmowy z Michałem Skibą. Michał jest z nami. Były takie prośby? Były nie, takie prośby. Nie wierzę. Tu coś musisz tu podkręcać. Ale śmiało. Michał, mamy troszkę pytań na naszym czacie. Ja mam oczywiście do Ciebie pytania, ale te na naszym czacie są o wiele ważniejsze. Dużo pytań o koronawirusa i o te całe testy. Spróbujemy się z tym zmierzyć. Nie jest to łatwy temat. Tak, doktor Manhattan pyta. To z testami, to, że coś z testami jest nie tak, to wiadomo już dawno. Małysz też ma ich dość i uważa, że są nic nie warte. Nie wiemy tak naprawdę, jaka jest czułość tych testów. Albo inaczej, wiemy, że ona jest niezwykle duża i być może te same testy w innym kraju nie byłyby pozytywne. Nawet mówimy tu właśnie o Natalii Maliszewskiej, która no, podobno no, czuje się świetnie, jest w super formie, w takiej formie, na jakiej pozwala jej rzeczywistość, czyli izolacja i kwarantanna, no bo ona nie trenuje teraz, prawda? Siedzi zamknięta i tak jak my wszyscy wierzyła w swój powrót do zdrowia, w sensie takim, że te testy będą negatywne. Ja się nie dziwię, że te testy to już jest zmora wszystkich. Pamiętam, jak rozmawiałam z Dawidem Kubackim, który mówił mi, że pewnego dnia po prostu się zbudził już z krwotokiem z nosa, no bo jak masz 2-3 razy dziennie patyczek w nosie i to jest cały czas, to jest permanentne, no to ten nos może tak zareagować. Ja ze swoich doświadczeń tylko wiem, jak było na przykład przed zgrupowaniem prezentacji Polski przed Euro 2020, gdy w Opalenicy wszyscy dziennikarze byli codziennie testowani przed wejściem, no to takie 14 dni ciągłych testów jest upierdliwe, a jeśli do tego dochodzi test nie tylko poranny, ale też popołudniowy i wieczorny, naprawdę można zbzikować. Michał, na potwierdzenie moich słów na początku, informacja od naszego widza Michała. Michał Skiba, top, czy będzie też w kolejnym programie? To już ty musisz, Michał, odpowiedzieć, czy wpadniesz do programu? Oczywiście, że tak, wpadnę, jak szef pozwoli, a szef siedzi obok, także pewnie wpadnę. Michał, kolejne pytanie z czatu Zbigniew Gancarz. Kamil Stoch pokazał moc, żeby w końcu się to przełożyło na niedzielę. Panie Zbigniewie, zgadzam się z panem, oby się to przełożyło na niedzielę, bo już mamy dość takich zapowiedzi, czyli super skoki w treningach, fajne kwalifikacje, obiecujące chwile przed tą najważniejszą próbą. Niech to idzie płynnie w taki sposób, że fajne treningi, kwalifikacje udane, ważne, żeby się po prostu do tego konkursu spokojnie dostać, żeby suchą stopą przejść przez te wszystkie procedury, żeby być w tym finale i w niedzielę faktycznie walczyć o swoje. Nikt nie odbierze Kamilowi Stochowi takich umiejętności, więc czy Dawidowi Kubackiemu, czy Piotrkowi Żyle, no to są wszyscy mistrzowie świata. No i plus Stefan Hula, który ma już takie doświadczenie, też te niemiłe, no bo prowadził w Pjongczangu po pierwszej serii i później pewnie wskutek troszeczkę przeliczników za wiatr został jednak tego medalu pozbawiony. No to była najsmutniejsza twarz, jaką widziałem w historii polskiego sportu. Czy twarz Stefana Huli po skoku w drugiej serii w Pjongczangu, nie chcę już tego oglądać. Przypominam Wam, że to jest program dla Was i to Wy tu możecie zadawać pytania. Zapraszam na nasz czat pod tą rozmową, pod tym wideo. Najciekawsze pytania oczywiście zadam Michałowi. Mogę na sprostowanie dać jeszcze? Tak, do trójki mogę poproszę. Na przykład. Pomyliłem tutaj liberec Andras Kittel na dużej skoczni mistrzem świata, a Leutl na tej mniejszej. Ale tam było loteryjnie też, pamiętam, zwłaszcza na skoczni normalnej, na skoczni dużej.
Powiedz, Michał, jeszcze, czy ta skocznia w Pekinie to będzie odpowiednia dla Polaków? Bo dużo mówimy o formie, dużo mówimy o odbiciu, dużo mówimy o tym, jak kto jest dysponowany, a tak naprawdę powieje nie z tej strony, co trzeba i nic z tego nie będzie. Ogólnie problem jest taki, że te wiatry będą cały czas duże. Podczas tych kwalifikacji czy konkursów na mniejszym obiekcie i być może to dopiero się zmieni, jak się panowie przeniosą na skocznię większą. I co wiemy o tej skoczni? Na razie niewiele. No, jedynym Polakiem, który na niej skakał przed igrzyskami, to był Andrzej Szczychowicz, kombinator norweski, który był na Pucharze Kontynentalnym w Zhangjiakou w grudniu. I on w rozmowie ze mną powiedział, że to jest taka planica, czyli te mniejsze obiekty w planicy, że tak charakteryzuje ten obiekt, a planica to jest miejsce, w którym się przygotowywała kadra, oczywiście może nie ta główna, ale Stefan Hula właśnie w planicy był. Stefan Hula, który jest bohaterem naszego czatu, tylko złoto, Stefan Hula czwarty do drużyny, kochają Stefana Hulę nasi widzowie. No, to jest taka romantyczna historia, bo Stefan Hula był faktycznie poza kadrą, a przez cały sezon wydawało nam się, że Andrzej Stękała w końcu odzyska formę z poprzedniego sezonu. Jakub Wolny cały czas w niego się inwestuje. Jakub Wolny fajnie pokazał się latem, wygrywając konkurs. Wydawało się, że to jest właśnie przełamanie Kuby, ale jednak Stefan Hula, tak, pokazał w ostatniej chwili. I to walcząc z Maćkiem Kotem chyba o to miejsce na igrzyskach. Czyli nie Klemens Murańka, nie Kuba Wolny, nie Andrzej Stękała. A tak naprawdę rozegrała się chyba ta rywalizacja między Maćkiem Kotem, który fajnie się pokazał w Zakopanem, i Stefanem Hulą, czyli nasi olimpijczycy z Pjongczangu walczyli o to, żeby po prostu pojechać na kolejne igrzyska, a te chłopaki urodzone w latach 90. trochę nam przepadają, no bo Kuba, no bo Klemens Murańka i Andrzej, no nie ma ich na igrzyskach, a jest mimo wszystko weteran Stefan Hula. Życzymy mu jak najlepiej, każdemu Polakowi, który by tam był, życzymy jak najlepiej, więc czekamy na to. Michał, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszy występ, za dzisiejszą rozmowę. Lądowanie było absolutnie telemarkiem. Dziękuję. 19 będzie. Tak jest, spokojnie. Zapraszam cię do kolejnych naszych programów. To po pierwsze. A po drugie, razem zobaczmy teraz, razem z naszymi widzami, pana Darka, czyli nestora naszego działu sportowego, igrzyska według pana Darka. Jeżeli nie wiecie, kto jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii zimowych igrzysk, a także nie wiecie, czy są tacy zawodnicy, którzy zdobywali medale i na letnich, i na zimowych igrzyskach olimpijskich, to jest właściwy adres. Za chwilę pan Darek wszystko wam wytłumaczy. Zapraszam. Norweszka przed Norwegiem i Norwegiem. Mówię o multimedalistach zimowych igrzysk olimpijskich. W trakcie poprzednich 23 edycji rozdano ponad 1000 złotych medali. Osobami, które zdobyły najwięcej z nich, są Norwegowie. Może można by dodać, oczywiście Norwegowie, kraj zimny, ale też kraj mający wspaniałą tradycję zimowych sportów. Najbardziej utytułowaną jest biegaczka na nartach, Marit Bjørgen, w swoim czasie wielka rywalka Justyny Kowalczyk. Ona w 5 swoich olimpijskich startach zdobyła 8 złotych medali, 4 srebrne i 3 brązowe. Zaraz za nią jest norweski biatlonista Ole Einar Bjørndalen, który zdobył 8 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. A za nimi biegacz na nartach, norweski Bjørndalen, który jeszcze w XX wieku, w przeciwieństwie do tamtych dwojga, zdobył 8 złotych i 4 srebrne. Można też, żeby przełamać ten norweski schemat, powiedzieć, że gdyby szukać tego, który w ramach jednej edycji zdobył najwięcej tych złotych medali, to jest nim łyżwiarz szybki ze Stanów Zjednoczonych, Eric Hayden. W roku 80. na swoim terenie w Lake Placid wywalczył 5 złotych medali w łyżwiarstwie szybkim, a zatem wygrał wszystkie dystanse od 500 do 10 tysięcy metrów. No i raz jeszcze, żeby przełamać norweski schemat, powiedzmy, że jedyną osobą, którą udało się zdobyć złote medale w jednej edycji i w różnych
dyscyplinach jest Czeszka, Ester Ledecka, która 4 lata temu w Pjongczangu wygrała zarówno snowboardowy slalom gigant równoległy, jak i alpejski, narciarski supergigant. Chociaż wcześniej ani razu nie stała na podium narciarskiego Pucharu Świata. W zestawieniu tych multimedalistów dalsze pozycje zajmują nasi reprezentanci, ale warto wspomnieć, że Kamil Stoch ma już w dorobku 3 złote medale i 1 brązowy, a Justyna Kowalczyk ilościowo przewyższa nawet Kamila z 2 złotymi, srebrnym i 2 brązowymi medalami. To wszystko zostało zdobyte już w XXI wieku, jako że wiek XX dla polskich medalistów był wiekiem bardzo skromnych osiągnięć w sportach zimowych. Chciałbym też przytoczyć nazwiska sportowców, którym udało się wywalczyć olimpijskie medale zarówno w konkurencjach zimowych, jak i w konkurencjach letnich. Jest ich 6, a pierwszym z nich był Amerykanin nazwiskiem Edward Egan, który najpierw w roku 1920 został mistrzem olimpijskim w boksie, i potem 16 lat później został mistrzem olimpijskim w bobslejach. Najbardziej utytułowanymi osobami, które potrafiły łączyć znakomitość i w zimowych, i w letnich specjalnościach, są łyżwiarki szybkie, Niemka Krista Luding-Rotenburger i Amerykanka Clara Hughes. Ta pierwsza zdobyła 5 medali, ta druga 6. Z czego 2 w kolarstwie, a 4 w łyżwiarstwie szybkim. No i żeby daleko nie szukać, ostatnim takim asem, który potrafił pogodzić lato z zimą, był Amerykanin nazwiskiem Eddie Alvarez, który pół roku temu wraz z reprezentacją USA zdobył srebrny medal w igrzyskach letnich w Tokio w baseballu. Natomiast w roku 2014 był również wicemistrzem olimpijskim w short treku na lodowisku w Soczi. Zgodzicie się chyba, że nikt tak przystępnie nie opowiada o historii Igrzysk Olimpijskich, jak właśnie pan Dariusz Chrabałowski. Pan Darek wspomniał o Kamilu Stochu. Kamil Stoch, przecież to dla niego 5. Igrzyska. Kamil Stoch, zdobywca 3 złotych medali olimpijskich. I Kamil Stoch, którego najbardziej bardzo mocno wierzą nasi widzowie. Radek Czachor. Kamil ma największe szanse na podium. Trzymamy kciuki jutro za całą Polskę. Trzymamy kciuki jutro i trzymamy kciuki w niedzielę, bo w niedzielę ten konkurs na normalnej skoczni w Pekinie, Pekin 2022, Igrzyska Olimpijskie rozpoczynają się właśnie dzisiaj, a my dzisiejszy program kończymy. Jeżeli wam się podobało, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału Super Ekspres Sport na YouTubie. Oglądajcie też nas na naszym Facebooku. Czytajcie papierowy Super Ekspres, czytajcie serwis sport.se.pl. Bądźcie z nami, dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Wracamy w poniedziałek. W poniedziałek skomentujemy sobie i porozmawiamy o tym, co działo się w niedzielę, o tym konkursie na normalnej skoczni w Pekinie. Przemek Ofiara, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w poniedziałek.